Cześć, witam Was, Sebastian, bkeeper.pl. Dzisiaj troszkę wspomnę o tym, co tam ciekawego w moich ulach, ale za dużo o tym nie będę gadał. Może wspomnę o tym, co tam ciekawego na rynku pszczelarskim, jak wyglądają ceny miodu, jak to się wszystko klaruje, czy się nie klaruje, czy to cały czas jest takie dalekie od tego, co my byśmy chcieli jako pszczelarze. I może też troszkę o polityce. Dobra, zaczynamy. A więc tak, moje rodzinki w tym momencie są za połową zakarmiania. Wyciągłem właśnie słoiczki, które znowu uzupełnię i jeszcze podokładam. To już jest takie już dolewanie do końca. Wykonam jeszcze jeden zabieg, którym będziemy zwalczać warozę. No i co? Ograniczę te wlotki wszystkie, pozabezpieczam przede wszystkim przed myszami, bo to jest u mnie dosyć duży problem. I co roku 2-3 rodzinki tracę przez to, że mam myszy. No dlatego tutaj do tego muszę się przyłożyć, siateczki pozakładać, jakoś powzmacniać te wszystkie wejścia, poograniczać, żeby to jakoś wyglądało. Mam kilka matek, które są, widzę, słabe, nawet tegoroczne, tak więc będę łączył jeszcze troszkę rodzin, ale to jeszcze chwila, bo jak wiecie, pogoda nas teraz rozpieszcza bardzo mocno, 27, 8, 30 stopni i no jest fajnie, nie, generalnie. Także mamy sporo czasu teraz, żeby to wszystko przygotować, no ale to też powoduje ta temperatura to, że te pszczoły latają. Za płotem mam wysiane, nie wiem, tutaj jest 0,7 hektara takiej mieszanki miododajnej. Trochę mi to przyrosło kwastami, ale dzięki temu, że to mam, to pszczoły przynajmniej zabezpieczają się w pyłek. No ale też troszkę chcą czerwić. No, wysoka temperatura, ciepłe noce, dopływ pyłku. Ja tutaj podlewam syropem. Jeszcze mają trochę miejsca, więc matki czerwią. I myślę, że te pszczoły, które się nawet wygryzą do końca września, w tym przypadku, to one spokojnie przeżyją, one spokojnie sobie się już tak przygotują do zimy, bo no jednak ta temperatura nas trochę szokuje, trochę się wszystko zmienia. Później się okaże znowu, że kwiecień, maj, dalej mamy zimę. No może nie zimę, ale taka ta pogoda jest w tych początkowych miesiącach wiosny ostatnio, taka bardzo, bardzo chłodna, więc cóż, no wspomnę jeszcze Wam tylko o tym, także generalnie rodzinki no, są dobrze przygotowane. Nie poszerzałem za bardzo pasieki. Sytuacja na rynku pszczelarskim jest taka dosyć niepewna. Nie wiem, czy wiązać z tym na przyszłość jakieś większe inwestycje, większy rozwój pasieki. To się musi wszystko ustabilizować, bo nie wiemy, co nas czeka tak naprawdę. No i właśnie tak płynnie może przejdę z mojej pasieki do tego, co się dzieje na rynku pszczelarskim. Na rynku pszczelarskim jest, że tak powiem Wam, do dupy. Handel miodem kwitnie. Miód u hurtowników w skupie, czyli duża pasieka, jak zawsze oddawali chłopaki do skupu, to opłacili po 20 zł im za to, czasami 22 zł niektóre skupy. No a w tym roku nie wiem, czy tam jest 11 chyba, czy 12 zł, 11 chyba za rzepakowe. 12 już tam chcą im dawać tylko za lipę, jakieś wielokwiaty późniejsze, także cena miodu jest drastycznie niska, drastycznie mała i jeżeli tym dużym się nie opłaca, no to oni wchodzą na ten rynek detaliczny i wchodzą z dużo niższymi cenami. Jak zobaczyłem niektóre ceny, gdzie chłopaki proponują za miody, które sami odwirowali, sami no mają po 300-400 rodzin, ale jak widzę cenę w sprzedaży, no hurtową, w beczkach, w wiaderkach po 15-16 zł, to nie nastrawa, nie nastawa, nie cofnij to, no to nie napawa nas żadnym optymizmem, a no niestety, no i mi się wydawało jeszcze tak z 3-4 miesiące temu i tam do jednego kolegi pisałem, że co on ma za miód, że za te pieniądze chce sprzedawać. No ale teraz jak po rozmowie z takimi większymi pszczelarzami, ja widzę, że oni są pod ścianą, oni nie mają innego wyboru. I ja wiem, że niektórzy z nas mogą sobie mówić, że kuźwa, to po co robicie takie wielkie pasieki? No oni z tego żyją, to jest ich, oni utrzymują się z tego, to są całe rodziny po 3, 4, 5, 6 osób, które pracują przy tych pszczołach, mają 300-400 rodzin pszczelich. No i oni muszą gdzieś znaleźć pieniądze na to, żeby tą rodzinę utrzymać, więc jeżeli skupuje za 11, no to oni wolą na rynku sprzedać po 16. No, dla mnie nie w porządku jest to, że zwracają się to najczęściej na grupach pszczelarskich, czyli pszczelarz odkupi i będzie sprzedawał jako swój, no ale no najważniejsze, żeby te miody były w porządku, ale
rozeznając sytuację na rynku, patrząc na to, jak to wszystko wygląda, to uważam, że wielu pszczelarzy, którzy mają naprawdę dobry miód, w tych wiadrach, chobokach 40-kilowych, czy nawet w beczkach, sprzedają dobrej jakości miód, a sprzedają za bezcen. No, wiadomo, że osoba indywidualna nie kupi tego za sobie, nie kupi sobie beczki miodu. Ale no już jak patrzę, że pszczelarze wypytują, no to znaczy, że po prostu będą sprzedawać ten miód jako swój. No i teraz kwestia moralna. Słabo to wygląda, ale z drugiej strony, jak pewnie ci sami pszczelarzy, którzy kupują od tych za takie małe pieniądze, pewnie by kupowali jakiś importowany. A powiem wam, że na rynku europejskim miód z Chin, miód to jest kuźwa straszne nadużycie, jeżeli mówimy o chińskim miodzie, kosztuje 1,5 euro, a miód z Ukrainy kosztuje 2,5 euro. No, czasami nawet mniej niż 2,5 euro, skoro hurtownik, który jest pochodzenia wschodniego, nie wiem, czy tutaj miód, który jest z Ukrainy, no dobra, nie? Sprzedaje w beczkach po 11 zł dla, no i też oczywiście to są ogłoszenia do sprzedaży, no ale jeżeli oni sprzedają to w takiej cenie, to ja już nie chcę tutaj poruszać tego, czy to jest miód, czy to jest fałszowane, czy nie, no ale to jest na rynku, to jest, tego nikt nie kwestionuje, bo mamy badania, jakie mamy, i ta kontrola tych wszystkich miodów wygląda, jak wygląda, więc co, my konkurujemy jako pszczelarze, chcielibyśmy wyciągnąć oczywiście z 50-60 zł za słoik miodu, no i wielu tak sprzedaje. Taka przyzwoita cena jest na poziomie 40-45 zł, gdzie również to się sprzeda, no ale weźcie pod uwagę to, że my mamy 30, 40, 50 rodzin, no to mamy 50 rodzin załóżmy, razy 30 kilo, no bo tak mniej więcej mam taką średnią zazwyczaj co roku, no plus, minus, tam trochę, czasami więcej, trochę mniej, no ale te 30 kilo zawsze mogę sobie założyć, że będę miał z jednego ula. No i jeżeli ja mam z 50 rodzin 1,5 tony, jak miałem tam te 70 rodzin, no to miałem tam ponad te 2 tony, no to detalicznie jestem w stanie sprzedać. Chociaż teraz ludzie nie mają pieniędzy i no i też widzę, że już nie kupują, nie przyjeżdża do mnie po 15 słoików, tylko weźmie 10 słoików. Inny znowu, co brał 10, weźmie 5. I tak widzę, że ludzie ograniczają, no bo docieramy z tym dobrym jakościowym miodem do osób starszych często. No a koszty życia bardzo, bardzo się zmieniły, więc tak podsumowując, w momencie, kiedy duże pasieki nie sprzedają do skupów, bo skup daje im śmieszną cenę, te duże pasieki wchodzą na ten rynek detaliczny i oni mogą zejść z tą ceną nawet do 20 zł. No niektórzy tam już przeginają, ale do klienta indywidualnego po 20-25, skoro mają po 5, 6, 7 ton. Im więcej sprzeda tak do indywidualnego w tej cenie, no to mniej później musi kombinować, żeby, przepraszam, złe słowo kombinować, to mniej wtedy sprzeda do tego skupu za ten bezcen i gdzieś próbują znaleźć, gdzieś próbują wyrównać te pieniądze. Także no ja troszkę się już wyleczyłem z tego biadolenia, że kuźwa, za jakie ty pieniądze sprzedajesz ten miód za pół darmo. No niestety, natworzyło się mnóstwo pasiek. Jest, w porównaniu do innych krajów, mamy mało tych pasiek takich dużych. No ale te duże pasieki, jak już jest duża pasieka, no to wchodzi teraz na rynek klienta detalicznego i no i co? I odczuwamy to, że miód potaniał. No. W sklepach widzimy miód, oj, ostatnio chyba 20 kilo za, nie, przepraszam, 2-kilowe słoiki za 23-22 zł. Inni 0,9 kg za 10-11 zł potrafią, no w sklepach, w marketach jest po 15. No i ja wiem, jakość, ale ludzi świadomych tego, jaki ten miód jest, jaki jest od nas z pasieki, czy nawet tej dużej pasieki,
Ja zakładam, że te duże pasieki też pilnują tego reżimu takiego, żeby to był prawdziwy miód. No bo wątpię, że na, nie wiem, ile tam jest takich dużych pasiek w Polsce, takich powyżej stówki, już nie pamiętam tych statystyk, no ale że tam się znajdą 5, 7, 10 może procent czarnych takich owiec, co są kombinatorami, a w większości to są tacy pszczelarze jak my, uczciwi, którzy po prostu postawili na hodowlę pszczół i na sprzedaż miodu, przeszli jako jedyny zarobek, więc oni też chcą zarobić i niestety te nasze rynki w tym momencie widzę na grupach pszczelarskich, że są pojedynki słowne między mniejszym pszczelarzem, który chciałby sprzedawać po 50-60 zł, a większym pszczelarzem, który nie ma wyjścia i ratuje sytuację rodzinną i sprzedaje za cenę 15, 20, 25 zł. No oczywiście w chobokach, w słoikach. No. A więc przyszły ciężkie czasy, gdzie teraz już nie... I przestaliśmy walczyć z importerami, bo to jest jak gdyby oddzielna półka, a zaczynamy walczyć jako pszczelarze między sobą. I tutaj to jest złe, bo nie będzie zjednoczenia, nie będziemy w stanie zrobić nic. Nas pszczelarzy jest zarejestrowanych chyba około 70 tysięcy i generalnie politycy teraz nas mają głęboko w dupie, bo co to jest za grupa wyborców. Daliśmy im 5 dych do ula, daliśmy im dopłaty do sprzętu, więc niech się nolą. Tak sobie chłopaki myślą teraz politycy. No niestety, tak to wygląda. 70 tysięcy osób to praktycznie żadna grupa wyborców, której mogliby próbować nawet obiecywać coś, że zmienią przepisy odnośnie importu miodu, że dorzucą cła na miód importowany ukraiński. To się wszystko kumuluje, to się wszystko w złym kierunku to wszystko zmierza i... I cóż, dlatego ja w tym roku nie powiększam pasieki, bo będziemy się coraz bardziej spinać. Ja jestem, kurczę, no w momencie, kiedy mam 50, wy też, jeżeli macie 50 rodzin pszczelich, my jesteśmy hobbystami, którzy sobie po prostu hodują pszczoły, a dodatkowo dzięki temu, że mamy miód, sobie dorabiamy, sobie możemy na wakacje pojechać, możemy sobie coś tam poinwestować, ale to jest nasz dodatkowy zarobek. Więc my jako hobbyści też nie powinniśmy siadać na tych dużych, którzy walczą teraz w tym momencie o przetrwanie. No a wracając do naszych ukochanych polityków, to pomyślmy. Aktualnie jest walka o wyborcę, ale o tego wyborcę rolnika. Są obiecanki, są walki, teraz każdy reprezentuje, każda partia reprezentuje rolnika, no bo to jest grupa społeczna, której głos, której ilość, bo to jest, podejrzewam, kilkanaście milionów ludzi, którzy utrzymują się z rolnictwa, bo gospodarstw może być kilkaset tysięcy, no ale te gospodarstwa wszystkie trzeba brać to pod uwagę, że tam są po 3, 4, 5 osób i jeżeli źle się dzieje gospodarzowi, to się źle dzieje jego rodzinie, no i teraz jest przepychanka, jeżeli chodzi o te głosy, no i mamy. Tutaj rzeczywiście myślę, że jeżeli chodzi o utrzymanie zakazu tego importu, to dopną swego, bo nie mogą sobie w tym momencie pozwolić na to, żeby ukraińskie zboża, ukraińska kukurydza weszły na rynek, bo weszły. One już weszły, no też po części jest to prowizoryczne, ale w jakiś sposób ogranicza jednak napływ na nasz rynek tego wszystkiego. To nic, że to teraz mija Polskę, jedzie do Niemiec, a później wraca i zarabia na tym Niemiec, a nie Polak, bo zwróćcie uwagę, no mamy tutaj gospodarstwo, no to jest całkiem duże gospodarstwo, to jest niemal 200 hektarów. To nie jest moje gospodarstwo, ja tutaj szwagrowi czasem coś pomagam, ale to on się tym wszystkim w tym momencie zajmuje. No i weźcie to pod uwagę, że my zapełnialiśmy rynek, ale zapełnialiśmy ten rynek zachodni, bo wszystkie te zboża, pszenica, kukurydza, tutaj przyjeżdżają wielkie tiry i one jechały do Niemiec, jechały do Francji, a w tym momencie w Niemczech, we Francji zboże, kukurydza, pszenica, rzepaki, to wszystko idzie z Ukrainy, więc zamknął się rynek dla naszych polskich rolników. Może nie zamknął, ale cena, którą teraz
polski rolnik dostanie. Nawet nie polski, bo to zawsze przez pośredników idzie, ale te ceny były naprawdę fajne. No to teraz to nie wygląda, więc ten zakaz importu tych krajów ościennych jest. No ale co z tego, jak rynek, który te kraje ościenne miały na zachodzie zbytu, jest bardzo przepełniony i bardzo ograniczony, więc to jest tylko taka rozgrywka na papierze, która nic, podejrzewam, pozytywnego nie przyniesie. A ceny skupów na tych rynkach europejskich lecą cały czas w dół, także lada moment jeszcze za może 2, może 3 tygodnie rozpoczną się żniwa kukurydziane, to wtedy dopiero będzie afera. A więc tak, i jeszcze jedna właśnie taka dosyć duża zmiana, jeżeli chodzi o mój kanał. No, nie chcę Was zanudzać tymi samymi tematami co roku, więc troszkę rozszerzymy ten temat, troszkę zakres mojego kanału, będzie beekeeper, będzie w tle będą cały czas pszczoły, ale jednak też coś się upapramy w polityce, coś się upapramy, wejdziemy w tematy morza i rolnictwa, wszystkiego po trochę. Nie będę teraz ograniczał się, że ten kanał jest o pszczołach, bo po prostu tematy pszczelarskie się skończyły. Nie chcę zanudzać, nie chcę takich robić filmików na siłę, ale będą serie, które też będą dotyczyć całkiem luźnych i całkiem czasami skomplikowanych tematów. Także cóż, mam nadzieję, że Was całkiem nie zanudziłem, że dotrwał ktoś do końca. Zapraszam na nowe otwarcie mojego kanału, bo trochę to poszerzymy. Dzięki, trzymajcie się, cześć.